zaprasza na program. Dobra wiadomość, jeszcze w starym roku rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie planetarium, w którym się znajdujemy, ale również na wyposażenie kina 3D, które mieści się w Centrum Nauki i Techniki, czyli w EC1 Zachód. Pozwoli nam to zrealizować najnowocześniejszy obiekt planetarium w Polsce, w którym nie tylko będzie można oglądać mapę nieba na olbrzymiej kopule, pod którą właśnie się znajdujemy, ale również wszelkie inne projekcje, bo tego typu obiekty temu właśnie służą. Będziemy mieli tutaj unikalny system projekcyjny, system multimedialny, który jest zintegrowanym systemem audio-wideo, zapewniającym projekcję na najwyższym światowym poziomie. Takiej rozdzielczości, takiej projekcji w rozdzielczości 8K, czyli zapewniającej obraz składający się na kopule z co najmniej 32 milionów rozłącznych pikseli, nie ma zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarówno jedna, jak i druga kopuła stanowią unikalną ofertę dla zwiedzających, dla publiczności, tak jak już wspomniałem, nie tylko w wymiarze krajowym, ale również europejskim.